Cześć, tu Rafał Majka, zapraszam na Tour de Tour. Witam Was serdecznie. Różne nazwiska pojawiały się na tej giełdzie dziennikarsko-dyrektorsko-kolarskiej. Przed drugim etapem tegorocznego wyścigu Tour de Pologne no, większość mówiła Winigo. Większość zdecydowanie mówiła Winigo. To wprawdzie nie jest taki podjazd, jakiego on by potrzebował, żeby udowodnić swoją absolutną wyższość, z drugiej strony nie wiadomo, czy on jest w tej chwili tak absolutnie lepszy od wszystkich, no ale spodziewano się, że jednak, jednak na tym podjeździe Potorlinek, że to winigo wystarczy do tego, żeby wygrać drugi etap i objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Pojawiał się Magnus Sheffield, pojawiał się Wilko Kelderman, pojawiał się Only. Niektórzy mówili nawet o Remi a więc tu. O różnych kolarzach się mówiło. Filip Paciejuk także bardzo mocno nastawiał się na ten etap. Chciał się sprawdzić, chciał pojechać na 100%. Powiedział, jeśli poczuję po pierwszych międzyczasach, że nie jest dobrze, to odpuszczę. Jeśli będzie dobrze, to będę cisnął do końca, bo chciałbym się sprawdzić. Tak razem z trenerem Sylwestrem Szmydem postanowiliśmy, że po prostu jadę na całość. No i mamy niespodziankę kolejną na tym wyścigu. Słuchajcie, Tim Wellens. To jest facet, który się na tej giełdzie nie pojawiał. Owszem, to jest zwycięzca Tour de Pologne, no ale to było dosyć dawno temu. Tim Wellens w tym roku nic nie wygrał. Na czasówkach yy, tych, które jechał, spisywał się tak sobie na grzegu, tam bardziej 19. Wygrał wprawdzie Mistrzostwa Belgii, no, ale w tych Mistrzostwach Belgii nie startował Remco Evenepoel, czyli nie było tego etatowego... Triumfatora. No i właściwie ten Tim balance tak troszkę jak, jak diabeł z pudełka. No, wyskoczył, okazało się, że był po prostu najlepszy. Długo dosyć mieliśmy Polaków na, 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 na tym gorącym fotelu lidera, bo był i Kacper Gieryk, później był Filip Maciejuk. Dobrze pojechał Mistrz Polski. Wiedziałem już na rozgrzewce, że noga jest dobra, już po wczorajszym etapie wiedziałem, że noga jest dobra, więc zdecydowaliśmy razem z trenerem, z z, z, Schmidem, z Sylwkiem, że pójdę full up po prostu, sprawdzimy się, a co się, jaki wynik będzie, taki będzie. No, wiadomo, ta czasówka nie odpowiada mi w 100%, ale wiem, że jestem na dobrym poziomie, są kolejne czasówki, na których będę startował, główny cel to Mistrzostwa Europy. Ale jeszcze lepiej, pojechał Piotr Pękala, słuchajcie, i to warto zauważyć, bo reprezentant Polski naprawdę wykręcił tutaj przyzwoity bardzo czas i myślę, że nawet lekko ponad, ponad swoje oczekiwania. I w, co? I teraz Welens wygrał czasówkę, Welens stracił dużo na pierwszym etapie. Wiadomo było, że nie będzie liderem. Winigo drugi i Winigo zostaje liderem. No oczywiście każdy wyścig, każdy organizator wyścigu chciałby mieć na liście zwycięzców, takiego kolarza jak Jonas Winigo. To jednak dla wyścigu jest pewien prestiż. Ale tych kandydatów do zwycięstwa ciągle jest tutaj jeszcze kilku. No troszkę duża strata Rafała Majki. No niestety, niestety żałuję, bo, bo wydawało mi się, że Rafał jest bojowo nastawiony i był bojowo nastawiony. Natomiast no gdzieś ta Jazda na czas nie poszła dokładnie po jego myśli, nie był z tego swojego startu zadowolony, ze swojego czasu, jaki uzyskał, no bo teraz ta strata, którą ma w klasyfikacji generalnej, będzie już naprawdę trudna do odrobienia. Tak naprawdę no, są na to dwa etapy, a jeszcze Wam chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, bo w ostatnią czasówkę w karierze jechał dzisiaj Czarek Benedetti. Słuchajcie, to naprawdę taki dosyć niesamowity moment. Ten kolarz o tak niezwykłej, bogatej historii, kolarz tak bardzo lubiany, kończy tę swoją karierę i dziś ten moment, kiedy on wsiadał na rower w tym kasku czasowym po raz ostatni, kiedy ruszał na trasę, kiedy później miałem przyjemność jechać w samochodzie Red Bull Bora Hans za czarkiem no trudno powiedzieć, że się zaginął, bo Czarek wiedział, że tutaj on wiele w tej czasówce nie zwojuje, ale jechał tak na siebie, tak jak na siebie jechał dobrze, jechał dosyć mocno, nawet prawie, że doścignął kolarza, który, który startował przed nim, ale był to taki wzruszający moment, no tak patrzeć na tego kolarza, który, który właśnie po raz ostatni mierzy się z czasem, robi to tu, na Tour de Poloń. w obecności wielu swoich kibiców, no to takie są Poruszające momenty na wyścigu. I to nie tylko ja czułem, to wiel bardzo wiele osób dzisiaj o tym mówiło. Wiele osób podjeżdżało do, do, do Czarka. Podjeżdżał do niego Roman Bardę, podjeżdżają inni, którzy dziękują, mu gratulują, którzy, którzy się z nim żegnają, bo to był naprawdę bardzo, jeszcze jest ciągle przez te kilka dni bardzo lubiany kolarz w Peletonie. Przypominam, że Czarek zostaje w kolarstwie, ale będzie teraz dyrektorem sportowym młodzieżowej grupy. Sam Czarek podsumował, oczywiście. To wszystko w swoim stylu. W sumie to taka um, powiedzmy, po pozytywna strona zakończenia kariery, że nie będę już czasówek Patrząc teraz po tym etapie na klasyfikację generalną, to te 24 sekundy przewagi Winigo nad Wilko Keldermanem to wydaje się sporo. Tym bardziej, że to obaj są kolarze. Wisma Lizebajka, Bajka, więc no tutaj oni mogą w jakiś sposób współpracować. Oni mogą jechać tak, żeby jeden albo z nich, ale myślę, że to głównie wini go. Jednak tutaj pojechał po zwycięstwo. 25 sekund, czyli tylko sekundę do Keldermana traci Diego Ulisi. Później jest Roman Gregoire, Magnus Sheffield, Eduardo Zambanini, Własar, Mohoric, który spadł, bo też ta czasówka nie była najlepsza w jego wykonaniu. Honore, gross więc tutaj i Rafał Majka spadł na 19 pozycję, teraz ma minutę 23 sekundy straty. No Myślę, że kilku kolarzy w tej, z tej dziesiątki jeszcze wypadnie, właśnie po etapie do Dusznik, tym etapie, który jest drugim, tak naprawdę najtrudniejszym, jeśli chodzi o, o skalę trudności podczas tego rocznego wyścigu. No bo oczywiście ten w Bukowinie będzie jeszcze trudniejszy, no ale jeżeli spojrzycie sobie na profil, to tutaj przełęcz Walimska, najpierw później Jugowska, później Góra Świętej Anny później dwa razy jechany Karłów no i na koniec ten podjazd do Cosu w dusznikach który też nie jest taki łatwy więc wydaje mi się że jeśli ktoś jeszcze myśli o tym żeby coś można w tej klasyfikacji zmienić przed etapem w Bukowinie gdzie myślę trudniej będzie Jonasa Winiego atakować niż właśnie na tym trzecim etapie no to powinien ruszyć do boju w drodze do, do dusznik i zobaczymy czy ktoś się na to zdecyduje? Jest kilku chętnych, bo widzę, że w kilku ekipach trwają cały czas narady, rozmowy, jak ten wyścig rozegrać w którym momencie teraz atakować. Już trwają analizy tych kolejnych etapów. Już tak widziałem kilku dyrektorów dzisiaj, którzy siedzieli z książkami no i patrzyli, jak to będzie dalej. Gdzie teraz jeszcze będzie coś można w tej klasyfikacji generalnej zmienić. Także myślę, że walka się nie skończyła. Będziemy mieli walkę na etapie do Dusznik, później etapy sprinterskie, później ten później Bukowina, później znów etap sprinterski do Krakowa, a tych sprinterów także mamy na liście startowej sporo, jak pamiętacie. Więc emocje z pewnością będą. Zapraszam na Kolejne podsumowania na kolejne codzienniki Tour de Pologne. Zapraszam do subskrypcji kanału i mam nadzieję, że tych materiałów, takich z miejsca będzie także jeszcze więcej.